To jest układ otwarty. Ja nazywam się Igor Jankę. Łukasz Jasina, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Znamy się od lat, więc nie będziemy udawać tego, rozmowiem po imieniu. To nigdy nie działa dobrze, jak się nagrywa rozmowa. Tak. Czy dziennikarze, Twoim zdaniem, jako rzecznik MZ, powinni być obecni na granicy? Myślę, że w wielu wypadkach mogłoby to pomóc. Ale dziennikarze byli już obecni na granicy na przełomie sierpnia września i mówiąc szczerze nie zawsze to pomagało. No dobrze, ale czy rolą władzy jest decydowanie o tym czy dziennikarze pomagają czy nie pomagają? No rolą... Dziennikarze zwłaszcza z mediów opozycyjnych zwykle nie, pomaga, nie pomagają, a z nieopozycyjnych tylko utrudniają. pomagają, a z nieopozycyjnych pomagają. Odpowiem tak, istnieją przepisy prawne, które zostały wprowadzone. Te przepisy wprowadzone zostały, zagłosował za tym parlament. Podpisał to pan prezydent. I te przepisy są takie a nie inne. I można mieć prywatne opinie dotyczące tego, czy się jest za tym, żeby dziennikarze jeździli. Yy, można mieć prywatne opinie popierające to, co rząd robi, ale jako urzędnik popieram oczywiście dokładnie to, co wszystko jest, yy, co, co w tych przepisach jest. Nie mam innego wyjścia, jest to mój obowiązek. Jestem z tego nawet dumny, że przestrzegam prawa. Yy, rozumiem, że jesteś w trudnej sytuacji i doceniam to, jak z, yy, próbujesz z tego wyjść. Urzędnik jest zawsze w trudnej yy. sytuacji. Yy. To nie cisnę cię o tym już, co ty prywatnie uważasz, ale zakładam, ponieważ przedstawiciele rządu zaczęli. Prywatnie mówić o... uważam, że ostatni błąd był nie najlepszy. Że ostatni? Że ostatni film o bądzie był bardzo niedobry, a wręcz nie najlepszy. O tym <grym> bardzo chętnie sytuacja. porozmawiamy. Innym razem ja go jeszcze nie widziałem. Mówi się o tym, że pan premier zaś się powiedział o tym, że być może dziennikarze zostaną dopuszczeni. Jakby to miało wyglądać? Czy jest już jakiś pomysł na to, czy to będzie pól dziennika, czy, czy to będą wybrane miejsca? Ja o żadnym e, takim pomyśle nie wiem. Mhm. Pan premier bardzo słusznie rzucił tę opinię. E, ona musi być rozważona przez tych, którzy są gospodarzami stanu wyjątkowego w tamtym terenie, to są. Osoby takie, właśnie jak pan premier, jak minister Kamiński, jak ludzie, którzy decydują o tym, czy warunki związane z tym stanem wyjątkowym się zmieniają. My na razie mamy przepisy prawne obowiązujące do 2 grudnia. W tym tygodniu zresztą mamy bardzo poważną debatę nad nimi. Tak czy siak, one są. One mogą być zawsze zmienione wcześniej. Mogą być udzielone różnego rodzaju specjalne zgody, ale powtórzę, o tym decydują ci, którzy podejmują te polityczne decyzje. A ta, co ludzie, na przykład jak ja, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, mogą co że jeżeli takie decyzje byłyby podjęte, pomóc w odpowiednim przeprowadzeniu tej całej sprawy dzięki kontaktom z dziennikarzami, zwłaszcza zagranicznymi, bo całym szacunkiem uważam, że nawet rzecznik MSZ -tu nie powinien się mieszać do spraw dziennikarstwa krajowego. a I, i tyle. I powiem tak jeszcze, jeżeli by taka decyzja została podjęta, my jesteśmy gotowi na to, żeby pomóc naszym kolegom ze służb MSWiA w, w zaproszeniu takich osób. Ale jeżeli taka decyzja będzie podjęta, Rozumiem, że na razie nie ma żadnych rozmów. Nic o tym na ten nie temat. wiem, nic o tym nie wiem przynajmniej. Okay. Czy nie tracimy ważnego elementu w tej wojnie, również informacyjnej? Tego, że CNN jest wpuszczany po stronie białoruskiej i może opowiadać poruszające historie o losie ludzi, prawdziwe zresztą, tylko jak są wyjęte z kontekstu, czy pokazane jest tylko to, no to wtedy my na tym wizerunkowo tracimy. Myślę, że bardzo dużo tutaj spraw poruszamy i każda z nich jest bardzo trudna i one się ze sobą nie zawsze zbiegają, bo to, że dziennikarz jest po stronie białoruskiej, to akurat zwłaszcza dziennikarze CNN i BBC nas tutaj poruszyli, to wcale nie oznacza, że musi od razu być nieobiektywny i opadać wyłącznie łzawe historię. Może, brew pozorom, ma bardzo wiele źródeł do pozyskania informacji z obszaru Polski. Mamy na przykład Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Wojciecha Wilka, bardzo ważną instytucję, która y, tak trochę zastąpiła medyków na granicy ostatnio. Y, I pan Wojciech jest w stanie... Obiektywnie nie popierając rządu, ani go nie popierając, komentować to, co się dzieje na granicy, w kontaktach z zachodnimi mediami. Czyli można to zrobić po stronie polskiej. To jest kwestia obrazka. Ja czasami tak sobie myślę, podstawowym problemem tego, że niektórzy narzekają na ten zakaz, jest to, że nie mają obrazka do setki. A jednak, bądźmy szczerzy, to nie zamyka źródeł informacyjnych. Bądźmy też szczerzy w trzecim aspekcie. W Polsce. Ym, Pewien nieobiektywizm dotyczący tego, co się dzieje w pograniczu istniał bez względu na to, czy dostęp tam był, czy też nie istniał. Czy tracimy? Istnieją różne sposoby informowania. Bardzo wiele osób na świecie słucha się jednak tego, co choćby Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma w tej sprawie do zakomunikowania. Nie jestem takim pesymistą. Dobrze, to czy my, jak w tej chwili wygląda polityka komunikacyjna dotycząca tego, Konfliktu, który jest prowadzony na wielu, na wielu różnych poziomach, również informacyjnego. Moja obserwacja była taka, człowieka z zewnątrz, że na początku nie prowadziliśmy żadnej e, polityki, i e, po prostu ci dziennikarze, którzy się dodzwonili, którzy złapali nakręcone przez kogoś filmiki, to mieli od pewnego momentu to się. Trochę zmieniło, bo pojawiły się te filmy robione z helikopterów, które odegrały chyba ważną rolę, no bo one pokazywały, nawet sięgały te obrazki za, za drugą stronę. Jak to wygląda od, od wewnątrz? Czy jest jakieś powołana specjalna grupa, która zajmująca się nie, 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 tym aspektem? Niejawnych. Współpracujemy ze sobą. To hmm. są różne aspekty współpracy, bo każdy ma też inne zadanie. Kim, czym innym, o czym innym ma komunikować Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Tutaj naszą specjalizacją jest choćby, udział naszych członków naszego kierownictwa w, i, i rzecznika także w zagranicznych audycjach medialnych. Bardzo ważny aspekt, który z zasady bardzo często spada na MSZ, bo to jest kwestia i języków i organizacji pewnych rzeczy przez nasze placówki w różnych państwach, a mamy tego jak na razie całkiem sporo. Nie jest, żebym się chwalił tutaj ilością, ale to jest spora część świata od różnych wersji językowych Al Jazeera aż przez, przez kolumbijskich nadawców publicznych, aż do Chin, prawda? I służymy też tutaj jako taki, jakby to powiedzieć, kancelaria, menedżer, też występów medialnych dla całej reszty osób zaangażowanych w ten proces. Okay. I to jest proces bardzo mocno przez nas, przynajmniej na szczeblu naszym, MZ-owskim, skoordynowany. Ale współpracujemy ze sobą na różne sposoby. Powstanie, jak dobrze wszystko pójdzie, specjalna strona z informacjami, która będzie generowała taki hub. Wszystko, co pochodzi od różnego rodzaju polskich instytucji państwowych. Przede wszystkim od naszych kolegów ze Straży Powstanie. Granicznej. Powstaje. Trochę. Ale długo to trwa. Wie pan, ten kryzys także stosunkowo nie został w wielu aspektach przewidziany i myślę, że niekoniecznie jest to tylko nasza wina. Yy, Takie rzeczy się zdarzało, 9-11 mm -hmm. też nie został przygotowany odpowiednio komunikacyjnie 9-10 września. My tutaj codziennie stajemy w nowych aspektach. Dobrze, a tak czy, 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 czy działa specjalny sztab w, w ramach rządu, który zajmuje się wyłącznie wojną komunikacyjną? Czyli są osoby, komunikowaniem które są, i w sieci. Są osoby do tego powołane i istniejące struktury medialne w ramach rządu i innych służb współpracują ze sobą wzajemnie, koordynują to wszystko, co razem robią. Aha. A czy prowadzimy również działania ofensywne, takie, że e, e, głosy e, reprezentujące niekoniecznie formalnie polski rząd, ale to, co polski rząd, czy to, co Polska był, chciałaby e, pokazać, i również w tych krajach, których, z których przyjeżdżają imigranci, i w różnych krajach zachodu. I na Białorusi. Obok rzeczy i w Rosji. niejawnych, tutaj bardzo mocno chciałbym e, uczcić pracę kolegów z konsulatu generalnego w Wirbil to jest miasto jednak bardzo symboliczne dlatego tego, wszystkiego, co się teraz dzieje. To może nie jest dobry cytat. Mówi się, tam wszystko się zaczęło, ale tam się zaczęło. To było lotnisko, z którego zaczęły się te białoruskie czartery, jedno z kilku. Mhm. My tam mamy placówkę dyplomatyczną, pamiętamy, że my mamy bardzo dobrą siatkę kontaktu z Kurdami na całym świecie, różnego rodzaju przedstawicielstwa tutaj w Polsce. i W Iraku także ta dyplomacja nasza działała. To bardzo duża praca tej placówki doprowadziła, choćby do tego, że my jesteśmy obecnie w kurdyjskich mediach. To co tam się w... dzieje? Co, co wykonują ci ludzie w, w dyplomacji? domu? po niebilo. prostu kontakty i dzięki temu my potem trochę wchodzimy na gotowe. Nie tylko pan konsul występuje, ale również ja, minister, przydacz. W takich stacjach jak Kurdistan 24, w takiej telewizji RUDA, która jest agencją informacyjną też kurdyjską, dostaliśmy szansę wypowiadania się i dochodzą do nas głosy, że bardzo wielu ludzi dzięki tym stacjom mówiącym po kurdyjsku dowiedziało się tak naprawdę o tym yy co tutaj się dzieje, że podróż, że Polska mówi nie, nie przyjeżdżacie do nas. Mhm. A czy wedle twojej wiedzy, czy wiedzy, którą posiada polski rząd, e, opinia publiczna w tych krajach, czyli ludzie, mieszkańcy tych, tych, tych państw, z których imigranci do nas przechodzą, już wiedzą w swojej masie o tym, że to Nie jest tak, że się przylatuje do Mińska i 5 godzin później ja myślę, jest że się w Berlinie. To wymagałoby lepszych badań, czy wcześniej wiedzieli mhm. w masie o tym Mińsku mhm. i jak to było szerokie w tamtejszym społeczeństwie. I myślę, że to zostanie zrobione. Natomiast ważne, że już wiedzą, że to funkcjonuje, że mamy tu też wsparcie tamtejszych władz, zamknięcie białoruskich konsulatów, ograniczenie lotów. To są rzeczy, które funkcjonują w tamtejszych środkach masowego przekazu. I nie jest tak, że jesteśmy bezbronni. Zawsze pozostaje kwestią oceny. Czy zrobiliśmy wystarczająco dużo? Ciężko jest to oceniać w tym momencie podczas takiego ostrego działania. I nie mówię tutaj, żeby się bronić. Myślę, że wszyscy do tego, jak kiedy już ta akcja zostanie zakończona, kiedy mam nadzieję, to wszystko się uspokoi, kiedy pan Łukaszenko, tak liczę, się cofnie, będziemy w stanie jakoś to ocenić, jak wiele zrobiliśmy jak na przykład dobrze funkcjonowała nasza polityka informacyjna, prowadzona choćby przez instytucje państwowe, które z samej zasady nie mogą sobie pozwolić na lekceważenie różnego rodzaju procedur i urzędniczych piramid. I ja jestem na to gotowy zresztą i liczę też na wsparcie tych kolegów, którzy nas teraz bardzo mocno krytykują w takiej ocenie. Zapewne. Ale na razie skupiamy się trochę bardziej na pracy i na wykorzystywaniu jak największej ilości możliwości, jakie nam świat daje. I to jest taki trochę duży paradoks, ale im ta sytuacja jest ostrzejsza, tym tych możliwości mamy więcej, zainteresowanie Polską rośnie. A jak duża jest ta grupa ludzi, które pracuje nad komunikacją w cyberprzestrzeni, na forach, e, w mediach <laughs> społecznościowych? Czy w ogóle są tacy ludzie, którzy to robią? W i... każdym placówce jest ktoś taki, Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. E, ja nie też... mówię o tym, kto zamieszcza nie, nie, nie posty rozmawiam. raz na trzy dni na oficjalnej stronie. Różnie no który... z tym bywa. To jak to z ludźmi? W każdej instytucji. Są aktywni i aktywniejsi, a czasami są mało. Znaczy, aktywni. czy mamy taką komórkę, taki oddział, który dzisiaj tak jest, mamy rozmaite oddziały wojskowe, stricte wojskowe. Nie które mamy, ale się mamy tą... w każdej instytucji wydział, który się tym zajmuje biuro, referat. Ja mam wydział komunikacji internetowej, na przykład, który się zajmuje koordynowaniem wszystkich polityk mezetów, w tym również i tej. Mhm. I to są ludzie bardzo ciężko pracujący. My widzimy zazwyczaj piramidę, najwyższą piramidy w postaci jakże uroczych, tweetów i komunikatów, ale tej pracy jest więcej. A czy pojawiają się też takie komunikaty, które są generowane przez osoby współpracujące z polskim państwem, które nie są podpisane wprost? Generalnie żaden rzecznik nigdy nie potwierdza, jak wiele zrobił w the record. I myślę, że to jest również związane z naszą znajomością, ale korzystamy także i z takich źródeł. To jest kwestia rozmów z dziennikarzami, którzy niekoniecznie zawsze się na nas powołają. To jest kwestia udzielania też ludziom informacji, co nie zawsze jest działaniem takim stricte lobbyingowym, ale... Powiem tak. Nie, mam ale nie mam nadziei, ma nie, ma nie pytam o, co? o takie klasyczne, e klasyczne rozmowy off-the-record z dziennikarzami, bo to jest e standard. Aczkolwiek nie zawsze ten standard, jak pamiętam, był e e był <laughs> również, jakby no, władza moment. z niego ko korzystała. Ale czy korzystają na przykład z botów, z takich armii? E z całą pewnością nie ma niczego takiego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. A być może jest gdzie indziej. Być może, ale. Po pierwsze, tego nie wiem, a po drugie, być może koledzy nawet tak mają, to tego mi nie powiedzą. Nie, żarty żartami. Mhm. Nikt nigdy, jeżeli jest solidnym urzędnikiem państwowym, nie ujawni do końca takich narzędzi swojej pracy. Ale Czyli fakt nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Nie wiem. Okay. Eee, proszę, jednak widzę, że już się e, w tych trudnych sytuacjach coraz lepiej panu rzecznikowi idzie w odpowiedzi na tak trudne pytania, to zadam pytanie jeszcze trudniejsze, okay. e, dotyczące już. Nie konfliktu, mhm. konfliktu czy wojny, jak to woli, na granicy z Białorusią, ale w ogóle naszego wizerunku w światowych mhm. mediach i wśród światowej opinii dzisiaj, zwłaszcza dotyczącej naszej sytuacji w Unii Europejskiej. Z kim, z kim nie rozmawiam? Kto bywa w Brukseli lub gdziekolwiek indziej na świecie, mówi dzisiaj cokolwiek, to jeszcze było przed kryzysem białoruskim, który być może trochę przykrył inne doniesienia. Nawet nie mówią o sukcesach gospodarczych Polski o tym, że to jest świetne miejsce do inwestowania, tylko o nieustannych kłopotach, które mamy. Czy jest jakiś pomysł na wybrnięcie z tej sytuacji? Czy mieliśmy szansę uniknąć tego, czy to jest wynik po prostu polityki, którą, której prowadzimy? Myślę, że wszystkiego po trochu i jeszcze inny rzeczy, o których Pan tutaj nie pisał, wyniki polityki i błędów, bo przecież w każdej sprawie nie prowadzi się dobrej polityki, a czasami się jej nie prowadzi, bo nawet nie wie się, czy trzeba ją prowadzić. E Jesteśmy demokratycznym państwem, w którym zostały podjęte takie, a nie inne działania polityczne. Państwem, w którym istnieje, i bardzo się z tego cieszę ciągle, demokracja, pluralizm. A chyba najbardziej pluralistycznym fragmentem naszego społeczeństwa są środki masowego przekazu. I to prawda? Nie jesteśmy państwem zamordystycznym, w którym minister spraw zagranicznych Sergii Ławrow i pani y, rzeczniczka Masza Zacharowa potrafią wydać polecenie swoim mediom. Mamy media, które bardzo popierają i media, które bardzo krytykują. I, i, i sprawa w ciągu w publicznym są w stanie. Bardzo popierają, bardzo krytykują. I mamy wsparcie i mamy brak wsparcia. I mamy zbyt mocne rozwarstwienie i pójście na boki, polegające na tym, że czasami poparcie jest nie do końca trafne i powinno być subtelniejsze. I mamy sytuację, w której atak jest bez względu na wszystko. Ja na przykład w ostatnią sobotę opublikowałem oświadczenie, no to co oficjalne oświadczenie, jako rzecznik potępiające to, co się zdarzyło w Kaliszu. Potem było oświadczenie pana ministra Kamińskiego, pana prezydenta. One spotkały się z dość dobrym odbiorem w Izraelu, ale w Polsce, obok oczywiście bardzo dużych hołdów składanych przez ludzi, którzy być może szanują mnie osobiście, ale myślę, że także popierały mnie po prostu jako rzecznika rządu w tej sprawie, MSZ, w tej sprawie, przepraszam, rzecznika Millera, broń Boże. Nie poluję na to. Ciężka praca, Boże Święty. trzymajmy kciuki za rzecznika Millera. A byli tacy, którzy zaczęli analizować nagle, czy ja powiem to pisać w pierwszej, w trzeciej osobie, wydawać to z innymi rzeczami. No żyjemy w takiej okay. sytuacji. I to Ale jest to nasz mówi, problem. Opowiadasz o, o wojnie, która jest w Polsce. Tej, Ale ta na, wojna ma bardzo duży wpływ, bo powiedzmy sobie szczerze, żyjemy w świecie, w którym bardzo potrzebni są ludzie z danego kraju informujący o różnych rzeczach. I jeżeli ktoś w Polsce zna ludzi raczej z tej, z prorządowej strony, to dopuści do głosu. Reszta uzna za autorytety tych, którzy rząd krytykują. Same fakty tutaj bardzo często nie mają żadnego znaczenia. I myślę, że bardzo ważną sprawą w pracy ludzi takich jak ja jest kwestia oceny, na ile mogę tę sytuację zmienić, a na ile nie mam na to wpływu. To prawda, niewątpliwie ta sytuacja wewnętrzna e, i to, jakie głosy z Polski mhm. płyną na zewnątrz, ma mhm. znaczenie, no, ale to możemy ocenić, czy po sześciu latach która strona tą, e, ten, tą wojnę komunikacyjną e, wygrywa. Czy nie jest tak, że rząd przegrał ją po prostu e, z Wojny przegrywa się na końcu. Są kampanie, które się na te wojny składają. Mam obecnie wrażenie, że w bardzo wielu sprawach e, politykę informacyjną przegrywamy, ale to nie jest powód, aby nie próbować jej zmieniać i modyfikować na lepsze. A jak będzie wyglądała tam te, te próby e, modyfikacji i zmiany? Też się znowu nie mogę powiedzieć za kolegów. Mogę tylko powiedzieć, że u nas na przykład w Ministerstwie Spraw Zagranicznych po prostu będziemy starali się lepiej udzielać informacji, informować szerzej o tym wszystkim, co robimy, bo tutaj wiele zostaje do zrobienia. Ogromna praca wielu placówek, które robią bardzo wiele rzeczy w różnych państwach, nie była moim zdaniem odpowiednio poinformowana, bo to jest po prostu bardzo dużo rzeczy. Po drugie, otwarta i szczera komunikacja, także we wszystkich naszych błędach. I to robimy. Mówienie bardzo wielu rzeczy dziennikarzom, którzy oni po prostu czasami nie usłyszeli. Ja spotykam się bardzo często z sytuacją, w której po prostu bardzo wielu, niekoniecznie popierających nasz rząd i politykę zagraniczną polskich dziennikarzy, po prostu nie zostało wcześniej o wielu sprawach poinformowanych. Komunikowanie się i do wewnątrz, i do kręgu, który rząd popiera, i do tego, który rządu nie popiera. Czy efekty będą tego dobre? No to już musimy się spotkać w następnym podcaście, bo po dwóch i pół miesiąca mam wrażenie, że jest trochę lepiej. Ale ja jestem, co tu dużo mówić, trochę nieobiektywny. To była autoocena Łukasza Jasiny, rzecznika MSZ-u. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję, gorzej. To był Układ Otwarty. Wspieraj na patronite.pl